Cześć, dzień dobry. Nazywam się Magdalena Gościmska i bardzo się cieszę, że słuchasz tego materiału, dlatego że dzisiaj będziemy poruszać niezwykle istotny temat, jakim są zasady higieny pracy głosem. Będziemy rozmawiać o tym, co jest wskazane dla naszego głosu, a co nie jest wskazane dla naszego głosu, jak możemy sobie pomóc w tym, aby mówić ładniej i żeby nie szkodzić sobie i nie szkodzić naszym strunom głosowym, na przykład przed ważnym wystąpieniem, czy nagraniem, czy jakąkolwiek sytuacją, kiedy głos jest nam potrzebny. Właśnie taki mamy cel, czyli dbamy o nasz głos, a ja powiem Wam dzisiaj o tym, jak o ten głos możecie zadbać, wybierając odpowiednie produkty albo których produktów należy unikać, ale nie tylko o jedzeniu będziemy mówić. Będziemy sobie rozmawiać na temat tych zasad higieny pracy głosem, które są podstawą do tego, żeby nasz głos był zdrowy i funkcjonował poprawnie, ładnie i brzmiał pięknie, czyli jak co miesiąc spotykamy się w ramach wydarzenia w 2020 roku Zadbam o swój mega głos. I to jest właśnie efekt tego wydarzenia, które powstało na początku roku i w którym to ja z wielką przyjemnością mówię Wam o tym, co możecie zrobić dla swojego głosu, aby o niego zadbać. Dodam jeszcze, że warto pamiętać o tym, że każda z tych rzeczy, o których dzisiaj powiem, niekoniecznie musi nas dotyczyć, albo niekoniecznie musi dotyczyć nas w takim stopniu. To znaczy, zarówno rzeczy, które są wskazane dla naszego głosu, jak i te rzeczy, które będę wymieniać niewskazane dla naszego głosu i naszego mówienia, dla naszego aparatu mowy, to nie musi być tak, że na przykład zjedzenie tabliczki czekolady wpływa na każdego z nas w ten sam sposób. No tak nie jest. Jesteśmy różni i tak samo jest z różnymi zaleceniami i także dotyczącymi głosu, że niektóre rzeczy na nas działają, a niektóre nie. Ale warto przyjrzeć się swojemu organizmowi również w kontekście głosu i naszego aparatu mowy i zauważyć, że na przykład coś może być powodem, dla którego nasze struny głosowe się nie sklejają, albo produkujemy za dużo śliny, albo na przykład źle nam się oddycha i tak dalej, i tak dalej. Tu też mogą się pojawiać problemy z chrypką, z utratą głosu, albo jeszcze poważniejsze rzeczy, jak choroba zawodowa, o której też jeszcze dzisiaj wspomnę. To wszystko nie znaczy, że jeżeli będziemy jeść to, to i to, albo nie będziemy robić tego i tamtego, akurat na nas podziała. To tak samo nie znaczy, że na nas nie podziała. Dlatego warto obserwować zarówno swój organizm, jak i swój głos i mieć na uwadze to, że to są rzeczy, które mogą nam pomóc lub mogą nam zaszkodzić. Zaczynamy od tego, że wymienię Wam takie rzeczy, które są niezbędne do tego, żeby nasz głos funkcjonował poprawnie, a mianowicie mam tu na myśli jedną bardzo ważną rzecz, czyli wodę. Woda jest produktem niezbędnym dla osób pracujących głosem. Tak, woda. Wiem oczywiście, że jeżeli dbacie o siebie i o zdrowe odżywianie, to na pewno również pijecie wodę. Woda jest także istotnym elementem dla naszych strun głosowych. Jeżeli nawilżamy nasz organizm, to uwierzcie mi, że również nawilżone struny głosowe będą sprzyjały ładnemu mówieniu. Oczywiście zaleca się, żeby pić od 6 czy do 8 szklanek wody dziennie, natomiast ja proponuję Wam przede wszystkim pamiętać o tym, w kontekście głosu, żeby jeżeli wybieracie się na jakiś wykład, lekcję, na nagranie, jeżeli nagrywacie w domu swój podcast, czy będziecie znajdować się w sytuacji, w której ten głos będzie Wam potrzebny, to pamiętajcie o tym, żeby mieć ze sobą butelkę albo szklankę wody. W zależności od sytuacji, ta woda Wam się po prostu może przydać, a wręcz bez tego nie ruszajcie się po prostu z domu. Potem możecie być niemile zaskoczeni, kiedy znajdziecie się w suchym pomieszczeniu albo, nie daj Boże, przełkniecie źle ślinę i nie będziecie mieli jak popić. Przy każdej sytuacji, w której używacie głosu, woda jest niezbędna, a do tego jeszcze to nawilżanie strun głosowych bardzo pozytywnie wpływa na to, jak mówimy, więc warto to po prostu robić.
płynnie, jak najpłynniej przechodząc do tematu nawilżania, poruszę teraz temat nawilżenia powietrza. Warto używać nawilżacza w domu i w mieszkaniu. Coraz więcej osób to właśnie robi. Coraz więcej z nas ma taki nawilżacz i dba o odpowiednie nawilżenie powietrza. Jest to również szczególnie ważne, jeżeli chodzi o głos i o mówienie. Szczególnie ważne w zimie albo w suchym klimacie. I są zalecenia typu 30% wilgotności powietrza w pomieszczeniu, w którym przebywamy, powyżej 2 godzin dziennie. Oczywiście wiem, że jest to ideał i nie każdy może sobie na to pozwolić, ale warto wiedzieć, że jeżeli tej wcześniej wspomnianej butelki wody nie będziecie mieli, a będziecie przez ponad 2 godziny mówili w suchym pomieszczeniu, gdzie to nawilżenie powietrza nie jest odpowiednie, to może na pewno wpłynąć na to, jak będziecie mówić, więc warto chociażby mieć przy sobie wodę oraz inne sposoby na nawilżenie gardła, o których powiem później, żeby takich sytuacji uniknąć i nasz głos jednak nie napotkał się na przeszkodę suchego gardła. Kolejny punkt to ćwicz regularnie. I tu pewnie spodziewacie się, że będę Wam opowiadać o tym, żeby ćwiczyć głos. I owszem, ćwiczenia głosu też są bardzo ważne, w sumie są najważniejsze, jeżeli chcemy poprawić jakość naszego mówienia i naszego głosu, albo chcemy uzyskać jakiś inny efekt, bo pamiętajmy, że efekty możemy mieć różne, to znaczy cele możemy mieć różne i również efekty mogą być różne. Niekoniecznie każdy dąży do tego, żeby mówić głośniej, albo niekoniecznie każdy chce poprawić swoją dykcję. Być może uważacie, że macie świetną dykcję i wcale nie chcecie dążyć do tego, żeby ją poprawić, ale na przykład myślicie o tym, że wasza barwa mogłaby być ładniejsza, dźwięczniejsza lub macie jakieś inne wymagania co do swojego głosu i już się nie rozgaduję, wiem. Wracam do ćwiczeń. Ćwiczenia regularne. Mam tu na myśli również aktywność fizyczną. Ona jest wskazana dla naszego organizmu. Teoretycznie jest to taki banał, tak, że jeżeli ćwiczymy, to dobrze działa na nasz organizm, ale wbrew pozorom może mieć też znaczenie dla naszego głosu. Aktywność fizyczna zwiększa wytrzymałość naszych mięśni i przywraca ich napięcie, co z kolei pomaga zapewnić dobrą postawę ciała i sposób oddychania, a te są niezbędne do prawidłowego mówienia. Warto mieć to na uwadze, również myśląc o tym w kontekście rozluźnienia naszego ciała i funkcjonowania organizmu w ogóle. Jeżeli nasze ciało będzie rozluźnione, będzie nam się też łatwiej mówiło. Stąd właśnie przed rozgrzewką głosu, jako rozgrzewkę głosu, stosuje się również ćwiczenia rozluźniające nasze ciało. To jest bardzo istotny element, jeżeli chcemy, żeby nasz głos zabrzmiał dźwięczniej i żeby lepiej i łatwiej nam się mówiło. Dlatego właśnie mówię o tych ćwiczeniach i aktywności fizycznej również w kontekście głosu i tego, co jest wskazane dla naszego głosu i co również zalicza się do higieny głosu. No i ostatni element, czyli ćwiczenie głosu i tu już w ogóle bardzo ważny temat, którego dzisiaj nie będę rozwijać mocniej. Natomiast ciągle powtarzam, że aby wzmocnić i poprawić jakość głosu, trzeba go trenować. Tu się nie zmienia nic i to również jest zalecenie, jeżeli chodzi o prawidłową higienę pracy głosu, dlatego że musimy trenować głos, aby go wzmacniać. Warto ćwiczyć oddech, warto ćwiczyć emisję głosu i robić rozgrzewkę. Do rozgrzewki aparatu mowy odsyłam Was do poprzednich materiałów, które przygotowałam chyba w lutym. No musicie poszukać po prostu. Od stycznia pojawiają się materiały i na pewno znajdziecie również wśród nich rozgrzewkę. Ponadto dla naszego głosu, zostawiając na chwilę ćwiczenia głosu, emisji i oddechu, dla naszego głosu bardzo istotną rzeczą jest również sen i odpoczynek. To także jak ćwiczenia fizyczne są takie elementy, które wpływają na funkcjonowanie naszego organizmu w całości, również mają ogromny wpływ na głos, ponieważ są osoby, które
przez niewyspanie czy zmęczenie nigdy nie osiągną takiego efektu głosowego, jaki mogłyby osiągnąć, gdyby były wyspane i wypoczęte. Ale to może prowadzić też do daleko idących skutków typu utrata głosu. Jeżeli mamy przemęczony organizm, to również możemy przemęczyć nasz głos i po prostu go stracić. Ponadto, jeżeli występujemy, jeżeli mamy w planach jakiekolwiek nagranie, czy mamy w planach wystąpienie i wiemy, że niewyspanie oraz zmęczenie mocno oddziałuje na nasz głos, to warto pomyśleć o tym wcześniej i po prostu wyspać się, jeżeli jest to możliwe. No dobrze, powiedzieliśmy sobie o tym, co wskazane jest dla naszego głosu, a teraz powiem o takich rzeczach, i jest tu ich o wiele więcej, o takich rzeczach, które nie są wskazane dla naszego głosu. Będą to zarówno oczywiste oczywistości, tak pewnie niektórzy z Was mogą je odebrać, ale być może są to rzeczy, z których nie zdawaliście sobie sprawy, o których nie mieliście pojęcia, więc wydaje mi się, że warto posłuchać. I tu chciałabym znowu przypomnieć o tym, że nie wszystkie z tych rzeczy, które wymieniam, koniecznie muszą Wam zaszkodzić, ale warto dowiedzieć się, co z tych rzeczy może Wam zaszkodzić i zaobserwować. Zacznijmy sobie od, tak jak wspomniałam, oczywistej oczywistości, która dla niektórych być może oczywista jednak nie jest. Ale warto mieć na uwadze to, że długotrwała praca głosem, na przykład 6-7 godzin jednego dnia, nie jest zdrową i naturalną sytuacją dla naszego głosu. Oczywiście wiem o tym, że są wśród Was nauczyciele i są wśród Was trenerzy i osoby, które faktycznie przez 6-7 godzin muszą mówić. Natomiast powiedzmy sobie wprost, bez przygotowania po 6-7 godzinach ten głos nam po prostu może wysiąść. No i tu pewnie znowu powtórzę, że nie każdego musi od razu dopaść z tego powodu utrata głosu, nie każdy musi ten głos mieć bardzo zmęczony, ale jednak warto mieć na uwadze to, że jeżeli zamierzacie przez 6-7 godzin jednego dnia mówić, to oczywiście jest to od czasu do czasu być może nieszkodliwe, ale na dłuższą metę po prostu dla naszego głosu to jest przesada, niezależnie od tego, czy ćwiczycie ten głos, czy nie. Jednak warto wiedzieć o tym, że jeżeli go ćwiczycie, to na pewno to 6-7 godzin od czasu do czasu będzie Wam po prostu łatwiej przetrwać. Przechodzimy sobie do tematu przeziębień i również do tematu, który naprawdę może być niebezpieczny. Niebezpiecznym może być na przykład głośne mówienie w okresie przeziębienia, tak samo jak głośne lub zbyt długie mówienie przy niskich temperaturach. To są niejako rzeczy powiązane ze sobą, dlatego że głośne i długie mówienie przy niskich temperaturach bardzo często u wielu z nas powoduje właśnie przeziębienie. Jeżeli jesteśmy przeziębieni, jeżeli mamy katar, jeżeli mamy kaszel, jeżeli mamy ból gardła, to naprawdę warto jest unikać głośnego mówienia. W tym czasie tak naprawdę zdrowe dla naszych strun głosowych jest to, aby unikać mówienia w ogóle. Ale wiadomo, że nie zawsze, najczęściej nie możemy sobie na to pozwolić. I tu oczywiście też z pomocą przychodzą ćwiczenia i gdzieś ten wyćwiczony oddech, wyćwiczony głos na pewno pomoże nam w sytuacjach przeziębienia. Niezależnie od tego jednak zasady higieny pracy głosem są takie, aby w okresie przeziębienia jednak nie mówić, a tym bardziej nie mówić zbyt głośno. Kolejny temat, i tu pewnie temat kontrowersyjny, dlatego że będę mówić o paleniu i piciu. Bardzo kontrowersyjnie. No ale taka jest prawda, że zarówno palenie papierosów, jak i picie alkoholu nie jest wskazane, jeżeli
pracujemy głosem. I tu zarówno nie jest wskazane przed nagraniem czy przed wystąpieniem, i przyczyn, powodów jest kilka, jak i nie jest wskazane w ogóle. W ogóle na pewno nie jest wskazane palenie papierosów dla naszego organizmu, ale skupiając się już nie na samym zdrowiu, a na tym, dlaczego palenie czy przebywanie w zadymionych, zapylonych pomieszczeniach może nam szkodzić, to już wyjaśniam, drażni to nasze fałdy głosowe. To naprawdę niekorzystnie wpływa na nasz głos i na pewno, jeżeli nie widzicie u siebie żadnego problemu po zapaleniu papierosa, to nie pomaga. Ponadto właśnie palacze najczęściej chorują na raka fałdów głosowych i krtani, to też warto mieć na uwadze, ale no nie chcę mówić o tym medycznym aspekcie, raczej weźcie pod uwagę to, że również wasze oddychanie jest jako osób palących nieco utrudnione, zaburzone. I to też nie wpływa dobrze na jakość naszego głosu. Chociaż niektórzy twierdzą, że palenie papierosów obniża głos. Jest to taka legenda, którą stosują zapewne lektorzy, którzy po prostu zawsze mieli genialne, niskie głosy. I nie wiem, czy próbują żartować, czy po prostu to się komuś wymsknęło, ale faktycznie funkcjonuje takie pojęcie jak obniżenie głosu przez palenie papierosów. Zapewniam was, że obniżyć głos można również ćwiczeniami i odpowiednim ustawieniem głosu. Nie trzeba wcale wydawać 15 zł na paczkę papierosów. Ponieważ właśnie zrobiłam sobie kawę i właśnie wzięłam łyk gorącej i słodkiej kawy, to myślę, że to najlepszy moment na to, żeby powiedzieć o piciu kawy również, ale wspomniałam o alkoholu. Wspomnę też o tym, że zarówno picie alkoholu, jak i bardzo słodkich napojów oraz jedzenie słodyczy przed wystąpieniem publicznym czy nagraniem może kiepsko wpływać się na nasz głos. Dlaczego? Dlaczego warto ograniczyć spożycie napojów zawierających alkohol albo kofeinę? Już tłumaczę. Jeżeli chodzi o alkohol, to myślę, że taki podstawowy powód, dla którego nie powinniśmy pić alkoholu przed wystąpieniem i nagraniem, jest dla was oczywisty. Natomiast jeżeli chodzi o to, co robi na nasze struny głosowe alkohol czy słodkie picie, to przede wszystkim może powodować to utratę wody w organizmie, a co za tym idzie, uczucie suchości. Każdy przejaw suchości w naszym gardle nie jest wskazany dla naszych strun głosowych. Dodatkowo alkohol podrażnia też błonę śluzową, która wyściela nasze gardło. Dlatego właśnie nie warto pić go, jeżeli potrzebujemy fajnie brzmiącego i dźwięcznego głosu. Oczywiście jest trochę tak, że gdzieś ten alkohol nas otwiera, natomiast jeżeli chodzi o funkcjonowanie naszego głosu, to ogólne zasady higieny pracy głosem są takie, że nie powinniśmy jednak, że powinniśmy unikać alkoholu. Jeżeli chodzi o kawę i herbatę, to są właśnie te napoje wspomniane przeze mnie z kofeiną. One również wysuszają naszą śluzówkę i na niektórych działa to bardziej, na niektórych trochę mniej. Zielona herbata jest takim przypadkiem u mnie, który faktycznie powoduje wysuszenie gardła, więc zaobserwujcie po prostu, czy nie ma to negatywnego wpływu na wasze struny głosowe. I jeszcze słodkie napoje i wspomniałam tu również o słodyczach. Jeżeli chodzi o słodycze i o słodkie w ogóle, to są to produkty, które mogą powodować nadmierną produkcję śliny. A nadmierna produkcja śliny to zbyt częste przełykanie jej, mlaskanie oraz problem z tym, żeby pozbywać się jej nadmiaru. A co za tym idzie, mamy czasem takie poczucie, jakbyśmy mieli tej śliny za dużo i wtedy nam się trochę trudniej mówi. Przez to też nasza dykcja może siąść i ogólnie rzecz biorąc, nie mówi nam się wygodnie, więc jeżeli mamy na przykład nagranie w radiu, gdzie używamy mikrofonu, to warto pamiętać, że słodki batonik przed takim wywiadem w radio
może nie być najlepszym pomysłem, bo możemy sobie po prostu z tą śliną potem nie poradzić. Tu dodam jeszcze temat pikantnych potraw, skoro już jesteśmy przy jedzeniu. Warto unikać jedzenia pikantnych potraw, bo mogą one powodować cofanie się na przykład kwasu żołądkowego do gardła czy przełyku. W skrajnych przypadkach powodują też zgagę albo refluks, co także niekorzystnie działa na to, jak mówimy, ale jest to rzecz, którą też warto zaobserwować, bo jeżeli takie rzeczy się dzieją, to być może jest to powód do konsultacji z lekarzem. Tych lekarzy, którzy zajmują się głosem oraz ładnym mówieniem, i jeszcze dzisiaj będę wymieniać, a jeżeli chodzi o pikantne potrawy, to poza tymi skrajnymi rzeczami właśnie jak zgaga czy refluks, mamy też po prostu podrażnione gardło. Często zbyt pikantna potrawa może zwyczajnie podrażnić nasze gardło i powodować, że ten głos nie zabrzmi już tak, jakbyśmy chcieli. Skoro już jedzenie zostało przeze mnie niestety niezjedzone, ale temat jedzenia został poruszony, to powiemy sobie, a właściwie uzupełnię tę listę rzeczy, produktów, na które należy uważać przed nagraniami czy wystąpieniami, albo w sytuacji, kiedy mamy pracować głosem, i są to poza wspomnianym alkoholem, herbatą, kawą i słodkimi napojami. I tu mamy takie napoje jak Coca-Cola, która przy okazji ma też bąbelki niekorzystnie wpływające na to, jak mówimy, napoje energetyczne i wszystkie inne, które zawierają kofeinę. Tutaj również ta wspomniana przeze mnie kofeina wysuszająca nasze gardło. No i słodycze, o których wspomniałam. Przy okazji bąbelków i przy okazji wody, którą, jak mówiłam, warto mieć zawsze przy sobie i nawilżać nasze gardło, to przypominam, że woda gazowana to jednak gorszy pomysł niż ta niegazowana, szczególnie jeżeli pracujemy głosem. O tym, że bąbelki mogą się odezwać od czasu do czasu, chyba mówić nie muszę, więc tu raczej wskazana jest woda niegazowana. Mam też na liście mleko. Mleko, tak samo jak słodkie rzeczy, słodkie napoje, mogą powodować nadmierną ilość produkcji śliny, przez to może nam się mówić trudniej. I kończąc już temat jedzenia, chciałabym wspomnieć jeszcze o ważnej rzeczy, z której być może nie zdajecie sobie sprawy, a warto o tym wiedzieć, bo na pewno znacie to uczucie przejedzenia. Kiedy się najecie i wasz organizm tak jakby siada, wiemy też, że nie warto zjadać posiłek przed treningiem. Tak samo jest przed mówieniem. Mówieniu w ogóle nie służy objadanie się, ponieważ wtedy nasz żołądek pracuje i może powodować to, że nam się odbija, a to również przy mówieniu jest niewskazane. Tak samo kiepsko na nasz głos wpływa głód. Jeżeli jesteśmy głodni, jeżeli nie mamy energii i nie mamy siły, no to niestety to również może być słyszalne w tym, jak mówimy. Temat jedzenia chyba mamy już zakończony. Przejdę teraz do tematu leków. Są takie leki, które wysuszają nasze fałdy głosowe. W tym są to najczęściej popularne leki na przeziębienie i alergie. Warto mieć to na uwadze, jeżeli pracujemy głosem i jeżeli mamy problemy z głosem. Najlepiej wtedy zapytać lekarza, które z tych leków, jeżeli już musimy je przyjmować, byłyby najbezpieczniejsze w waszej sytuacji i najmniej wysuszające te fałdy głosowe. To może bardzo niekorzystnie wpływać na to, jak mówimy, dlatego warto zainteresować się tematem.
poza unikaniem wysuszających leków, unikajmy również łukania jamy ustnej płynami do higieny jamy ustnej, które zawierają alkohol albo drażniące substancje chemiczne. O alkoholu już mówiłam, więc powtarzać się nie będę. Drażniące substancje chemiczne też nie wpływają dobrze na nasz głos i to oczywiście nie znaczy, że nie możemy ich używać, ale jeżeli rano wybieramy się na przykład na nagranie albo mamy w planach nagrywać, to raczej nie wskazane jest, żeby takim płynem z alkoholem czy jakąś chemiczną substancją płukać gardło, bo to może nam po prostu to gardło wysuszyć. Kolejne zasady higieny pracy głosem to unikanie mówienia nienaturalnie wysokim lub niskim głosem. Raczej pracując nad głosem, staramy się wydobywać nasz naturalny głos. Zapytacie więc, jak to jest z aktorami albo wręcz z aktorami dubbingowymi. Otóż są to osoby, które mają ten głos nieco bardziej wyćwiczony i dla nich nienaturalne mówienie nie musi nieść ze sobą przykrych konsekwencji. Raczej chodzi o sytuację, kiedy nagle pomyślimy sobie, okej, mamy dzisiaj wywiad, więc ja będę mówić dzisiaj takim bardzo niskim, seksownym głosem, który oczywiście przyciągnie waszą uwagę. Nie, ja nie będę przyciągać teraz waszej uwagi tym głosem, ale są takie pomysły. Czasem dostaję od was również pytania o to, jak obniżyć głos. Albo dostaję rzadziej, ale jednak pytanie o to, co zrobić, żeby mój głos był wyższy. Mam jedną taką dziewczynę, która napisała do mnie kiedyś, ma fantastyczny, niski, genialny wręcz głos, ale uznała, że ten głos jest właśnie za mało kobiecy i ona by chciała nadać mu teraz więcej kobiecości. Że tak powiem, pracujemy nad tym, natomiast nie pracujemy nad zmianą barwy głosu, dlatego że każda nienaturalna zmiana barwy głosu nie jest dla niego wskazana. Raczej pracujemy nad umiejętnym posługiwaniem się naszym głosem w taki sposób, żeby osiągnąć zamierzony efekt. I również, o czym już chyba wspominałam dzisiaj, ćwiczenia głosu zawsze ten głos ustawiają w odpowiednim miejscu, tak że on po prostu jest dźwięczniejszy, on brzmi lepiej. Dlatego właśnie ćwiczenia głosem są tak wskazane, jeżeli chcecie uzyskać efekt niższego lub wyższego głosu. Najczęściej, jeżeli chodzi o głosy dziecięce, na przykład kiedy piszecie do mnie, że wasz głos brzmi zbyt dziecięco, każda ingerencja w to brzmienie głosu za pomocą ćwiczeń ten głos już ustawia w takim miejscu, że on staje się mniej dziecinny i wierzcie mi, wiem o czym mówię, bo sama jestem najlepszym przykładem na właśnie takie działanie ćwiczeń na głos. Jeżeli chodzi o te nienaturalne wysokie i nienaturalne niskie dźwięki i głosy, tu mam też do dodania jeszcze coś na temat niekontrolowanych okrzyków, czy też takich nadmiernych, jak to wszystko dziwnie brzmi, po prostu chodzi o to, żeby nie krzyczeć. Zbyt głośne mówienie czy krzyczenie również nie należy do tych rzeczy, które mogą dobrze wpływać na nasz głos. I oczywiście, jeżeli wybieramy się na jakiś koncert, a następnego dnia mamy w planach nagranie podcastu, to o ile nie jest to podcast na temat muzyki metalowej i pochwalenie się tym, że straciliśmy głos poprzedniej nocy na koncercie, nie powoduje wzrostu słupków słuchalności tegoż podcastu, no to umówmy się, że to po prostu nie jest wskazane. Czyli nadmierna eksploatacja głosu nigdy nie spowoduje, że nasz głos będzie brzmiał lepiej, dlatego warto mieć to na uwadze. Tu jeszcze trochę poważniejszy temat, a mianowicie zbyt głośne mówienie. A propos zbyt głośnego mówienia oraz zbyt cichego mówienia, w poprzednim miesiącu, czyli w marcu, pojawił się materiał, który właśnie odpowiada na pytania, dlaczego i skąd
u nas może brać się takie zbyt ciche czy zbyt głośne mówienie. Również piszę w tym materiale, tak, bo jest to PDF, nie jest to nagranie, jest to PDF do czytania. Piszę tam również o tym, jak możecie poradzić sobie z tym i już mniej więcej wspomniałam też dzisiaj o tym, co możecie zrobić z dziecięcym głosem i co w ogóle możecie zrobić z głosem, żeby poprawić jego jakość. I tu jakość biorę w cudzysłów, dlatego że, jak już mówiłam, każdy ma inny cel, jeżeli chodzi o pracę głosem. Śpiew bez stosowania techniki rezonansu oraz nieumiejętne posługiwanie się naszą emisją głosu, na w ogóle brak świadomości tego, czym jest emisja głosu, to są rzeczy, które w niektórych przypadkach mogą powodować poważne problemy z głosem, również choroby tego głosu. Dlatego jeżeli zamierzacie śpiewać albo wydaje wam się, że zbyt głośno mówicie, to warto zainteresować się techniką rezonansu. Kolejną rzeczą, która nie służy naszym strunom głosowym, to szept i chrząkanie. Za każdym razem i zawsze powtarzam, że chrząkaniu mówimy nie. Pamiętajcie o tym, że zawsze lepiej, jeżeli coś nas podrażnia, to albo warto napić się wody, a już na pewno lepiej jest przełknąć ślinę lub delikatnie odkaszlnąć, niż chrząkać. Chrząkanie powoduje, że podrażniamy nasze struny głosowe jeszcze bardziej. Każde mocne chrząkanie może spowodować, że będzie nam się mówiło jeszcze trudniej i że wręcz dojdzie do suchego kaszlu, którego chcemy raczej unikać się w trakcie nagrań, czy może nawet wywiadu na żywo. Nie tylko wywiadu zresztą, również każdego innego wykładu, czy sytuacji, w której mówimy do kogoś i nagle zaczynamy kaszleć, to oczywiście nie jest nic złego, ale jeżeli nie możemy powstrzymać się od tego kasłania, no to już pojawia się problem. A jeżeli będziemy odchrząkiwać, chrząkać, to jeszcze bardziej podrażnimy nasze struny głosowe i może to tylko nasilić ten efekt. Jeżeli chodzi o szept, bo temat chrząkania chyba wyczerpałam, jeżeli chodzi o szept, to szeptać trzeba umieć. Ostatnio słuchałam bardzo ciekawej rozmowy na temat tłumaczy, u których jest taki rodzaj tłumaczenia nazywany szeptanką. Lektorzy też mają w swojej ofercie coś, co nazywamy szeptanką i tak naprawdę to szeptanie, często nieumiejętne szeptanie może powodować bardzo poważne problemy z głosem. Jeżeli chodzi o szept, to nawet aktorzy powiedzą wam o tym, że szeptać trzeba umieć. Jeżeli szepczemy nieumiejętnie, mówię o takim dłuższym szeptaniu, bo wiadomo, że jak szepniemy coś komuś do łóżka, to na pewno nic się nikomu nie stanie. Ale jeżeli ten szept na przykład używamy przez dłuższy czas, to jeżeli nieumiejętnie oddychamy i posługujemy się naszym aparatem mowy, to możemy sobie zrobić naprawdę dużą krzywdę. Warto o tym wiedzieć. A teraz temat niezwykle popularny ostatnio, czyli mycie rąk. Tak, jako zalecenia dla higieny pracy głosem również można podać mycie rąk. Często myj ręce, zalecają specjaliści od głosu. Po co? Aby zapobiegać infekcjom. No i jest to niby prosta sprawa, a jednak teraz wiemy już o tym wszyscy, natomiast wcześniej nie do końca wszyscy może o tym wiedzieli, a może niedługo zapomną, więc warto podkreślić to, że często mycie rąk po prostu zapobiega infekcjom, więc również nasze gardło nie jest na nie narażone. Tu dodałabym jeszcze dbanie o higienę jamy ustnej, oraz ogólnie jako rzecz, której się nie zaleca, to zaniedbywanie zdrowia i higieny narządów artykulacji, czyli właśnie jamy ustnej, o której wspomniałam, gardłowej
i nosowej oraz niedoleczanie przeziębień. Jakiekolwiek problemy, na przykład z zatokami, mogą mieć potem bardzo poważne konsekwencje również dla naszego aparatu mowy. Powiedzieliśmy sobie już o tym, co warto robić, żeby dbać o nasz głos, jeżeli chodzi o higienę pracy głosem. Powiedzieliśmy sobie również o tym, czego warto unikać, jeżeli chodzi o higienę pracy głosem. A teraz temat, który myślę jest bardzo istotny dla wielu z Was, ponieważ podam kilka takich przeze mnie wypróbowanych sposobów na problemy z suchym gardłem i chrypką. Oczywiście mówię tu o drobnych dolegliwościach typu suche gardło i chrypka spowodowane zmęczonym, na przykład zmęczonym głosem. Nie chodzi tu o leczenie chorób i też bardzo ważne jest to, żeby wiedzieć, że chorobowe zaburzenia, które wyrażają się między innymi właśnie dla głosu, najczęściej chrypką, a także częstym odkaszliwaniem czy częstymi przeziębieniami i są to problemy długotrwałe, to należy je skonsultować z odpowiednimi lekarzami. Jeżeli chodzi o oddychanie, to też problemy z oddychaniem mogą objawiać się licznymi błędami dykcyjnymi, bo jest to spowodowane niedotlenieniem. Mogą też objawiać się zawrotami oraz bólem głowy, sennością, niepokojem, a także, tak jak w przypadku głosu, częstymi przeziębieniami. Więc jeżeli wspomniane przeze mnie dolegliwości są długotrwałe u Was, również ta chrypa, również te problemy z oddychaniem, to należy skonsultować się z logopedą, trenerem głosu albo foniatrą. No i tu w skrócie, do kogo się zgłosić? Słuchajcie, no to już zależy od tego, jaki macie problem. Natomiast w skrócie, foniatra to jest taki lekarz, który pomoże Wam na pewno na te zaburzenia, ale możecie się zwrócić również do logopedy. Logopeda zajmuje się także wymową, ale też poprawnym funkcjonowaniem naszego aparatu mowy, dlatego też jest to odpowiedni specjalista, który być może skieruje Was do foniatry. Jeżeli chodzi o trenerów głosu, to już zależy od tego, co konkretnie chcecie zrobić. Trenerzy głosu raczej trenują z nami głos, nie leczą nas, natomiast foniatra czy logopeda to są raczej takie osoby, które mogą Wam pomóc przy chorobowych zaburzeniach związanych z naszym głosem, ale trener głosu może oczywiście znać odpowiednich specjalistów, jak logopeda czy foniatra, także też warto się skonsultować. Może też pomóc Wam w taki sposób, w jaki pomogę Wam dzisiaj ja na te lekkie stany typu suche gardło i chrypka. I teraz wrócę właśnie do tego po tym przydługim wstępie, ale to bardzo ważna rzecz, o której warto wiedzieć, dlatego pozwoliłam sobie znowu pogadać trochę dłużej na ten temat, dlatego że też dostaję od Was czasem wiadomości, że na przykład zmagacie się z katarem albo z chrypą przez bardzo długi czas. To są rzeczy, które warto sprawdzać. Przechodząc więc do delikatnych problemów z naszym suchym gardłem czy chrypką, moje sprawdzone sposoby to przede wszystkim nawilżanie gardła, czyli picie wody i nie przetrenowywanie go, o czym już wspominałam, ale fajne sposoby to również nawilżająca kapsułka witaminy A plus E. Są takie kapsułki, które możemy rozgryzać i one poza tym, że fajnie działają na naszą skórę, to też fajnie nawilżają gardło. Ja stosuję również siemię lniane. Ono jest siemię lniane nawilża nasze struny głosowe. Osobiście, jeżeli potrzebuję, to zalewam je gorącą wodą. Do Was należy oczywiście decyzja, czy to siemię lniane zmielicie, czy nie. Natomiast to zmielone zawsze bardziej nawilża gardło. Niektórzy dodają również miód i
cytrynę. No i tu pojawia się ten zgrzyt, jeżeli chodzi o to, czy miód jako słodka substancja oraz cytryna teoretycznie podrażniająca, aczkolwiek cytryna na przykład na mnie działa odbudowująco na struny głosowe i czytając zalecenia osób zajmujących się głosem, właśnie takie właściwości cytryna posiada. Natomiast jeżeli czujecie, że cytryna podrażnia wasze gardło, to wiadomo, że należy jej unikać. Na mnie działa fantastycznie. Dlatego również wypijam ciepłą wodę z miodem oraz z cytryną i stosuję również picie świeżego soku z cytryny, który to gardło mi regeneruje. Wracając do siemienia, ono wypite samo, myślę, że nie zaszkodzi nam. Jeżeli na przykład nagrywamy, czy mamy jakieś wystąpienie, a na pewno lepiej niż sama woda nawilży nasze gardło, więc to jest taki sposób, który myślę może niektórym fajnie pomóc. Cytryna i miód łagodzą podrażnienia i regenerują gardło, natomiast no, jeżeli macie problem właśnie ze słodkim, to przed samym nagraniem, czy przed samym wystąpieniem ta regeneracja miodna raczej nie jest wskazana, ale mogą się sprawdzić u was takie rzeczy jak na przykład napar z lnu czy lipy. Również tymianek z podbiałem do ssania to jest też fajny sposób. Używam również czegoś, co się nazywa glosal. To jest taki preparat do spryskiwania gardła i on również fajnie nawilża gardło. Nie podrażnia go, działa kojąco, nie ma też żadnego specyficznego smaku, który mógłby przeszkadzać. I tu jeszcze do naparu z lnu i lipy polecam także napar z szałwii. No to są takie nie tylko domowe, ale również kupne sposoby. I tak oto cała lista rzeczy, którą miałam wam dzisiaj do powiedzenia, została wyczerpana. Wszystkie wątki, które chciałam poruszyć, już poruszyłam z tego, co widzę. Zerkam jeszcze na swoją ściągawkę i widzę, że został mi tylko jeden punkt, to znaczy podziękować wam za uwagę. Mam nadzieję, że ten materiał, chociaż wydaje się być długi, to jest pełen wiedzy i pełen takich informacji, które naprawdę są ważne i naprawdę mogą wam się przydać. Jeżeli chcielibyście rozwinąć którykolwiek z tych tematów, dopytać o coś, zapytać się lub macie jakieś wątpliwości, macie jakieś spostrzeżenia i chcecie się ze mną skontaktować, to możecie to oczywiście zrobić i zachęcam was do tego. Jeżeli macie takie pytania, jeżeli macie chęć skontaktowania się ze mną, to wpadajcie na Facebooka, na fanpage Mega Głos, tam możecie pisać i kontaktować się ze mną za pomocą wiadomości. Możecie też pisać maila mega.głos@wp.pl. Na stronie internetowej, jeżeli już się tam znajdziecie i wejdziecie na www.megagłos.com, również jest tak zwany formularz do tego, aby wysłać do mnie wiadomość. No i przy okazji zapraszam was na stronę, bo na dniach mam nadzieję, że w końcu uda mi się ją zaktualizować. Będzie wyglądała o wiele fajniej, bo już jest trochę stara i przyda jej się odświeżenie. Wiem to i niedługo myślę, że uda mi się w końcu zrobić to, co mamy wpisane na tę listę rzeczy do zrobienia w czasie koronawirusa. Przy okazji zapraszam was też na konsultacje i do tego, żeby śledzić wydarzenie w 2020 roku. Zadbam o swój mega głos, bo będą się tam pojawiać kolejne materiały. Przy okazji również prośba, jeżeli macie jakieś pomysły, jeżeli macie jakieś pytania i macie tematy, o których chcielibyście posłuchać lub poczytać, no to koniecznie dawajcie znać na wspomniane media społecznościowe, wpadajcie na stronę czy na maila, piszcie mi co i jakie tematy was interesują. Żeby już nie przedłużać, bo ten materiał jest dosyć obszerny, chociaż mam nadzieję, że miło wam się słuchało i tak jak wspomniałam, wynieśliście z tego trochę fajnej, potrzebnej wiedzy. No to chyba kończymy, tak. Nie mogę się z wami rozstać po prostu, taka prawda. Dzięki w takim razie za wysłuchanie. I czekam na wasze wiadomości. Magdalena Gościmska. Do usłyszenia.